Naszym gościem jest pani profesor Józefa Hrynkiewicz, socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm, przewodnicząca Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani profesor, czym jest polityka senioralna w tak zwanych trzech filarach? Polityka senioralna jest systematycznym działaniem na rzecz tej grupy, którą nazywamy seniorami, o czym może później powiem, i krótko mówiąc, opiera się na trzech takich ważnych wartościach. Po pierwsze, to jest zasada aktywności. Druga zasada to jest zasada aktywności i uczestnictwa. Druga zasada to jest zasada solidarności. I trzecia bardzo ważna zasada, zasada bezpieczeństwa, szeroko rozumianego. I w ramach tych trzech wybitnych zasad i wartości zbudowaliśmy program polityki senioralnej. Ten program jest określony do roku 2030 i mogę powiedzieć, że do roku 2030 ten program zawiera wszystkie te elementy, które będą dotyczyć populacji osób w wieku, mówimy, poprodukcyjnym, ale my tam troszkę bardziej to kategoryzujemy i poza osobami, które są w wieku poprodukcyjnym bezpośrednio do 70 roku życia, bardzo wyraźnie wyróżniamy grupę po 75 roku życia, a wśród osób starszych wyróżniamy grupę osób niesamodzielnych. Po raz pierwszy w polskich programach pojawia się grupa osób starszych, które są niesamodzielne. Co to oznacza? To oznacza, że w codziennym, normalnym życiu potrzebują pomocy innej osoby. Problemy seniorów w Polsce to codzienność. W jakich branżach bez trudu znajdą zatrudnienie? Ewentualnie w jaki sposób można wykorzystać ich umiejętności i potencjał? My bardzo zachęcamy osoby, które osiągają wiek emerytalny, więc kobiety 60 rok życia, mężczyźni 65, aby kontynuowali swoją aktywność zawodową. Jest wielkim nieporozumieniem, że na przykład lekarz, który ukończy 65 lat, odchodzi z zawodu. Lekarz, pielęgniarka, księgowa, nauczyciel, artysta także. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby pracować, którzy mogą pracować, do tego, aby kontynuowali pracę w swoim zawodzie. Jest rzeczą niezwykle pożądaną, aby na przykład ktoś, kto jest bardzo biegły w swoim zawodzie budowlańca, prawda, czy w jakimś zawodzie spawacza, aby nauczył młodych ludzi tego właśnie zawodu, czy w zawodzie piekarza, czy w innym zawodzie redaktora, prawda, ksiąg naukowych. Więc jest bardzo dużo zawodów i zachęcamy każdą osobę i prosimy także pracodawców. Już teraz nie trzeba zresztą ich bardzo prosić, aby te osoby, które chcą i mogą pracować po uzyskaniu wieku emerytalnego, po uzyskaniu także świadczenia emerytalnego, pozostawały aktywne zawodowo w różnych rolach, także jako nauczyciele młodych pracowników, którzy przychodzą, opiekunowie stażystów, prawda, w instytucjach różnych, w przedsiębiorstwach. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest ważne także dla tych osób, żeby były aktywne, a jednocześnie ważne dla gospodarki, żeby wykorzystali swoje bardzo często wysokie i niekiedy unikalne całkowicie kwalifikacje, które są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Jak widzi pani rolę aktywności obywatelskiej i wolontariatu we wspieraniu zaangażowania osób starszych w sprawy kraju i życie społeczności lokalnych? Wolontariat, można powiedzieć, że może tutaj jest zarówno osób starszych, bardzo ważny, bardzo istotny i bardzo zachęcam zawsze starsze osoby do angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, społeczne, sportowe, polityczne także, żeby pozostawali aktywni, ale także mówimy tutaj o wolontariacie na rzecz ludzi starszych, prawda? A więc wolontariat młodych osób, które mogą skorzystać na kontaktach z osobami starszymi. Nawet znam takie przypadki, że domagają się takiego kontaktu. Tutaj pod Warszawą jest taki dom opieki dla
muzyków emerytowanych i szkoła ubiega się o to, aby nawiązać kontakt z tym domem, ponieważ widzi wielką korzyść dla dzieci, ale także postrzega, że mogą tutaj skorzystać osoby starsze, które mogą podzielić się swoim talentem jeszcze przecież z młodymi ludźmi. Więc tutaj mamy dwa wymiary. Z jednej strony wolontariusze, którzy mają po 60-70 lat, mogą być bardzo aktywni w wielu sprawach związanych z pracą właśnie taką pro publico bono na rzecz osób młodych, zupełnie młodych, na rzecz rodzin, prawda, na rzecz osób potrzebujących takiego wsparcia osoby dorosłej. Natomiast osoby młode mogą korzystać także ze współpracy z ludźmi starszymi. Zawsze podziwiam harcerzy, którzy współpracują w Warszawie z powstańcami warszawskimi. Nawet miałam takie prace magisterskie, które pokazywały, jak ta współpraca wygląda i tam dochodziło do bardzo bliskich kontaktów, do przyjaźni. Potem już, kiedy taki powstaniec był samotny, starszy, nawet do takich przypadków opieki i bliskich kontaktów z rodziną tego wolontariusza. Więc ja myślę, że ta sprawa związana jest po pierwsze z aktywnością, po drugie z solidarnością z jednej i drugiej strony, a także z pewnym bezpieczeństwem, bo starszy człowiek nie jest samotny, nie zostaje sam. Trzeba powiedzieć, że większość osób starszych mieszka w Polsce samotnie, szczególnie kobiety w starszych grupach wieku, kiedy przeciętne trwanie życia mężczyzny jest w Polsce o 8 lat krótsze niż kobiet i kobiety potem zostają w starszym okresie samotnie, ma bardzo wielką wagę właśnie wolontariat, taki, kiedy osoby starsze angażują się, ale też osoby młodsze na rzecz osób starszych. I tutaj trzeba wskazać, że takich inicjatyw jest coraz więcej, zarówno ze strony szkół, parafii, także osób dobrej woli, instytucji, które także mają takie programy na rzecz swoich seniorów. Nawet muszę powiedzieć, Uniwersytet Warszawski wystąpił z pewną taką skromną na razie inicjatywą, ale to ważne, że zauważył, że też ma grupę swoich własnych seniorów, z którymi może współpracować. Więc to jest bardzo ważne, bardzo istotne i właśnie od mediów dobrze byłoby, żeby media pokazywały takie dobre przykłady bardzo owocnej i potrzebnej współpracy. Także w parafiach jest taka współpraca. W mojej parafii na przykład osoby starsze, nauczyciele, których wielu tam mieszka, emerytowani, stworzyli taki zespół, który pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji, opiekuje się tymi dziećmi. No i parafianie bardzo chętnie to popierają różnymi drobnymi datkami, żeby te warunki właśnie wsparcia były też odpowiednie. Jak wpisuje się program polityki senioralnej w integrację z młodszymi pokoleniami? No, więc tak jak mówiłam już, on się wpisuje zarówno jeśli chodzi o ten wymiar zawodowy, kiedy starsze pokolenie, można by powiedzieć, ustępuje miejsca młodszym i może podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie zawsze jest to dobrze przyjmowane, ale bardzo często przyjmowane jest bardzo chętnie w bardzo wielu zawodach, bo doświadczenie w zawodzie jest także czymś niezwykle ważnym i bardzo, bardzo użytecznym. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar to jest kwestia także współdziałania w różnych organizacjach i instytucjach, w których starsi współpracują z młodszymi. I najważniejszą sprawą, na którą zwracamy uwagę w programie, to jest taka zasada, aby te działania, które będą podejmowane, miały miejsce na terenie przede wszystkim miejsca zamieszkania i wśród tej społeczności lokalnej, w której starsze pokolenie żyje po prostu. A więc, żeby te rodzaje aktywności były dostosowane z jednej strony do osób starszych, a z drugiej strony, aby osoby starsze brały udział we wszystkich przedsięwzięciach, jakie mają miejsce na tym terenie, na którym żyją, dlatego że osoby starsze, z doświadczenia wiemy, ze statystyk wiemy, już nie migrują, prawda, zostają do późnej starości w swoim miejscu zamieszkania tradycyjnie.
Jak przebiega realizacja programu Aktywność Społeczna Osób Starszych przez organizacje pozarządowe? To jest program, który jest wzbogacany stale o nowe formy. To oczywiście wiąże się z różnymi przedsięwzięciami, jakie podejmowane są przez organizacje obywatelskie, nazywane u nas nie wiadomo czemu przyrządowymi czy pozarządowymi. Po prostu te organizacje występują z różnymi inicjatywami. To są organizacje zarówno osób starszych, jak i osób młodszych, osób w różnym wieku, które podejmują działania związane na przykład z kulturą. Bardzo, bardzo aktywne są tutaj działania z edukacją, też bardzo ważne przedsięwzięcia, a także z różnymi działaniami o charakterze charytatywnym, a więc wspomagania osób będących w trudniejszej sytuacji materialnej, czy osób, które mają bardziej skomplikowaną sytuację rodzinną, czy po prostu są samotne. I tutaj podejmuje się także różne działania, które są potrzebne i pożyteczne. Środki na ten cel są w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ten program moim zdaniem jest realizowany prawidłowo. Wymagałby on może takiego większego wsparcia ze strony medialnej, żeby pokazywać różne przykłady takiej aktywności, a także ciekawe inicjatywy, które podejmowane są w różnych środowiskach. Na przykład w województwie podkarpackim są niezwykle ciekawe inicjatywy kulturalne, gdzie bardzo, bardzo dorosłe pokolenie, takie w wieku 80, kilka 90 lat, tworzy zespoły muzyczne, zespoły śpiewacze z młodszymi członkami swojej rodziny, a więc często z praprawnukami. Najstarsza osoba ma już praprawnuki, które uczestniczą, no i całe wszystkie po kolei pokolenia. Są takie inicjatywy bardzo, bardzo interesujące. W ogóle tych inicjatyw takich na rzecz spójności rodzinnej, na rzecz poznawania historii rodziny jest dość dużo. One też wymagałyby takiego upowszechnienia, bo do dzisiaj ciągle widzimy te piękne wspomnienia rodzin arystokratycznych, rodzin, które się zaznaczyły czymś, ale w każdej rodzinie było coś ciekawego, w rodzinie, która utrzymywała się z pracy na roli, prawda, czy z rodziny robotniczej, czy z rodziny emigranckiej, która rozproszyła się gdzieś po świecie. Wszędzie były bardzo ciekawe zdarzenia, bardzo ciekawe przypadki i myślę, że także ten aspekt taki rodzinny warto było, na ten aspekt rodzinny warto byłoby zwrócić uwagę. W jaki sposób państwo polskie chce usprawnić działalność instytucji publicznych na rzecz osób starszych? Tutaj bardzo ważną sprawą jest komunikacja publiczna, a więc możliwość dostępu do różnych instytucji dla osób, które są zdolne do tego, żeby samodzielnie jeszcze poruszać się, czy z pomocą jakiegoś opiekuna. To jest jedna sprawa. No i druga sprawa, niezwykle ważna, to jest sprawa usług, które potrzebne są osobom, które już często niestety nie opuszczają swojego mieszkania albo opuszczają je bardzo rzadko i wymagają pomocy innej osoby. Więc tutaj potrzebne są różne usługi dla tej osoby i usługi polegające na tym, że trzeba zrobić zakupy, trzeba przygotować posiłek, posprzątać mieszkanie, pomóc osobie starszej w codziennych często czynnościach. To jest niezwykle ważne. A z drugiej strony także bardzo wielką uwagę przywiązuje się dzisiaj do tworzenia klubów seniora, do tworzenia takich dziennych domów pobytu, w których seniorzy, tak jak do przedszkola, przyjeżdżają rano, w tym domu spędzają cały dzień, a więc mają tam posiłki, mają zajęcia terapeutyczne, pojawia się tam także osoba, która specjalizuje się w sprawach rehabilitacji usprawniającej, pojawia się lekarz, pojawiają się inne osoby, które towarzyszą tym osobom i uatrakcyjniają niejako ten czas, który oni tam spędzają. To jest niezwykle ważne też dla młodszego pokolenia. Jeśli jest starsza osoba, która już jest trochę niesamodzielna, prawda? Czy mamy obawy, że ona sama już nie może zostać na te 8, 9, czasem 10, 11 godzin, kiedy młodzi ludzie dojeżdżają do pracy, to bardzo ważną sprawą jest, aby ta osoba była bezpieczna, aby spokojnie mogła zjeść posiłek,
w odpowiednim czasie, żeby tam lekarz pojawił się raz w miesiącu czy raz na 2 tygodnie, żeby była tam pielęgniarka, która jeśli trzeba, to będzie udzielała odpowiednich usług, żeby tam był fizjoterapeuta, który będzie usprawniał te osoby, żeby one jak najdłużej były. Dlaczego o tym tak do tego przywiązuję tak wielką wagę? Bo zasadą tego programu, który opracowaliśmy u pani minister Rafalskiej, jest zachowanie dla osoby starszej możliwości przebywania we własnym mieszkaniu, we własnym domu tak długo, jak to tylko jest możliwe. No, kiedy już pojawia się taka konieczność opieki całodobowej po prostu i kiedy ta osoba wymaga takiej opieki całodobowej, często już samodzielnie nie wstaje, spędza większość czasu w łóżku, to oczywiście jest bardzo trudno i wtedy być może trzeba korzystać już z domów opieki, ale dokąd można zachować takie warunki wszystkie, stworzyć warunki, aby starsza osoba przebywała we własnym domu, przebywała z własną rodziną, to staramy się, żeby tak było. Dlatego, że największą dolegliwością osób starszych jest samotność po prostu. I to wielogodzinne, samotne przebywanie u siebie w domu tylko. I to oglądanie albo telewizji, albo 4 ścian. To za mało. Dlatego chcielibyśmy, to jest też właśnie tak, zwracamy na to uwagę, na aktywność tutaj samorządów przede wszystkim, aby tworzyły takie warunki. Rząd daje na to pieniądze. Są pieniądze na tworzenie takich dziennych domów opieki, ale jest ich, powstaje ich dużo, ale ciągle jest ich za mało. Są przecież takie środowiska, są takie wioski, już takie gminy, gdzie 40% ludzi mieszkających tam jest... To są ludzie w starszych grupach wieku, po 70, w większości kobiety. I tak ważną rzeczą jest, aby rozmawiać dzisiaj w czasie wyborów także, po wyborach i zachęcać wójtów, zachęcać rady gmin do tego, aby tworzyć warunki do tego, aby ci ludzie swoje lata, nie wiadomo ile komu tych lat życia zostało, aby te lata były w spokoju, w solidarności z tym środowiskiem lokalnym, w którym one przeżyły całe życie i na rzecz tego środowiska pracowały także. Wobec tego, żeby te warunki były jak najlepsze i jak najpóźniej, żeby ten, no, kiedy trzeba już ten dom opuścić, opuszczały ten dom. I na to zwracamy bardzo wielką uwagę. Co więcej, także przypominamy, że bardzo duże obowiązki wobec starszego pokolenia ma rodzina. Rodzina ma prawo nie tylko do spadku po swoim odchodzącym pokoleniu, ale ma też obowiązki. Tak jak rodzice mają wobec dzieci, tak dzieci mają wobec dzieci i wnuki, mają wobec starszego pokolenia. To jest niezwykle ważne i to wymaga też takiego podkreślenia, zwrócenia uwagi. Bo zaczęły pojawiać się wyroki sądowe, gdzie sąd mówi, że synowi za opiekę nad starą matką trzeba zapłacić, państwo ma zapłacić. Takie wyroki już to po prostu niebywałe, że sędzia nie doczytał jakby chyba kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i nie przeczytał tam, że ten obowiązek działa w obie strony. Rodziców względem dzieci i dzieci względem ich starych, niesamodzielnych, chorych często rodziców. To jest niezwykle ważne. Zwracamy na to uwagę. Ja myślę, że też potrzebna jest taka akcja medialna, która pokazałaby, że z jednej strony, że gmina powinna tworzyć warunki, a z drugiej strony rodzina także i rada gminy, i samorząd, i społeczność lokalna powinna naciskać na gminę, żeby warunki, w których rodzina może opiekować, może pracować, młodsi członkowie rodziny, bo muszą pracować, mogła opiekować się swoimi starymi rodzicami, dziadkami, czy już niedługo też i pradziadkami. Przeciętne trwanie życia w Polsce wydłuża się na szczęście. I to nie jest nieszczęście, tylko musimy do tego inaczej podejść po prostu, widzieć wartość tego życia człowieka także w zaawansowanych już bardzo latach, a nawet niesprawnego, bo no musimy sobie zdać sprawę z tego, że nikt nas nie będzie tak mocno kochał jak nasi rodzice czy dziadkowie.